Moto Serce właśnie się zaczyna i za chwilę wielka, piękna parada. Serdecznie z placu Zamkowego w Lublinie, gdzie odbywa się trzecia edycja naszej imprezy Moto Serce. Bardzo się cieszymy, że dopisała w tym roku pogoda, nasz największy sprzymierzeniec, ale zarazem i wróg. Także mieszkańcy Lublina przybyli bardzo tłumnie, naprawdę frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a to jeszcze nie koniec, bo cały czas dochodzą nowi ludzie. Jest to trzecia edycja imprezy Moto Serce. Pamiętamy o jej głównym celu, którym jest zbiórka krwi dla potrzebujących dzieci, ofiar wypadków komunikacyjnych. W pierwszym roku trwania imprezy, 2 lata temu, w całej Polsce zostało zebranych 1700 litrów krwi ponad. W Lublinie zaczęliśmy od 30 litrów. Rok temu, mimo tego, że Moto Serce odbywało się 10 kwietnia i imprezę przyćmiła pamiętna dla wszystkich bardzo tragiczna katastrofa smoleńska, publiczność na Placu Litewskim również dopisała. W całej Polsce zebraliśmy rok temu ponad 2,5 tysiąca litrów krwi, także znaczny skok. Lublin miał w tym bardzo znaczący swój udział. W tym roku piękna pogoda, mnóstwo ludzi, także apeluję do wszystkich, oddawajcie krew. W specjalnym, niestojącym do tego celu, przystosowanym autobusie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Bawcie się dobrze. Poza zbiórką krwi przygotowaliśmy naprawdę szereg atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych. Są pokazy motocyklowe, jazdy ekstremalnej, wystawa zabytkowych motocykli, pokazy driftu samochodami WRC.
kolejny raz. Teraz chyba najlepsze miejsce, bo w dobrym miejscu Lublina. W wiadomym celu, biorąc pod uwagę cel, trzeba tutaj się pojawiać co roku i uczestniczyć w takich dobrych imprezach.